Wilna. Pani Obolewiczowa, pochodziła z Wilna. Pochodziła z Wilna. I tam matka gdzieś wcześniej zmarła i ojciec, ale już nie wiem jak, że został czy wysiedlony, czy pojechał w Rosji był. Tam miał majątki jakieś, ziemie. Także tam był dość bogaty. I im się tam dobrze powodziło, mówi, mieli nianie, że niania ich tam obchodziła, pilnowała. Ona mówiła, chodziła tam do szkoły. Pamiętam, że tutaj mówiła, że tam skończyła, to tak jakby u nas maturę, ale może to nie było i tu do biblioteki potrzebna była matura, to ona w ten czas, nie wiem czy zdawała, gdzieś tam w tym, w urzędzie tam jakimś i miała, że to świadectwo jej podobne tak matura, że to się kwalifikuje, że nie musiała robić drugi raz matury. No i pewnego razu ona opowiada, że ojciec, jak to już ten przewrót taki następował, ale w którym roku to ja już teraz nie wiem. I jak następował przewrót, to to pewnego razu ojciec przyjechał pobity cały i mówi, dzieci, uciekamy, bo miał trzy córki. I już drugiej żony nie miał, ta żona przedtem jeszcze w Polsce zmarła. I uciekamy, mówi, bo tu już dalej nie ma co. Zobaczcie, jak ja wyglądam i mnie zbili. No kto zbili? No to niby wojsko rosyjskie, czy tam, nie wiem już jak, Rosjanie. I chcieli mnie rzucić z góry na dół, gdzieś tam na moście, ale ja prosiłem, żeby mi życie darowali, bo mam dzieci jeszcze w domu, żeby mi darowali. No to mi darowali. No i on miał potem, ten ojciec jej tam gdzieś znajomości i także załatwił, nie wiem, czy trzeba było to wizę, czy coś, że wyjeżdżali do Polski, bo oni z Wilna byli, że do Polski wyjeżdżają, że wszystkie was zabieram. A najstarsza siostra przed Chwaskową miała narzeczonego tam Rosjanina jakiegoś, on coś, czy studiował jeszcze, czy coś, i ona nie, bo zakochana, że ona nie pojedzie. No i ona została, a te dwie pojechały, tam pani Chwaskowa i Obolewiczowa pojechały z ojcem właśnie tam. No i tam w Wilnie byli, ale jak później już, no bo później dalszy ciąg, to już tak nie wiem, tam jak to Obolewiczem tam się wyszła za mąż, to tam właśnie na Wilnie tam. To dalej, to nie wiem, ale potem później opowiadała, że jak już Rosjanie do nas przyszli, to już było po 14, ona była 6 rocznik Obolewiczowa, to później już było, nie wiem nawet w którym roku, i tam do Wilna przyjechali i się pytają, gdzie jest ojciec, a Obolewiczowa już wyjechała w ten czas na trząs, do pracy on jechał, gdzie jest ojciec, a ona mówi, że zmarł, a oni mówią, to dobrze, że zdech, bo byśmy go ubili jak sobakę, tego ojca. Także ojca nie było, że później, no to później ona później razem, nie wiem, wiem, że na Obolewiczem na Śląsku, bo na Śląsku jak pracowała i mówi, Obolewicz był taki, że on dla Niemca nie zerwie kawałka drzewa nawet, że nie będzie robił. Na kolei tam gdzieś pracował, w tym, nie wiem czy to w Katowicach, czy gdzieś tam było. Ona chodziła do pracy, no bo ktoś musiał, bo kartki żywnościowe trzeba było dostać. A on nie, że on nie pójdzie. On zawsze się ukrywał, był w tym w AK i tam do domu przychodził i się ukrywał. Mówi, jej tam potem Niemka powiedziała, jak dostać kartki, bo tylko jedną kartkę ona dostała żywnościową na siebie, a nigdy na niego nie. To nieraz ona mówi, no że nie ma mąż pracy, że jeszcze później z pracy przychodzi. To niech pani od męża przyniesie taki podpis, to ja pani dam. I także tam ta pani dawała jej te kartki też żywnościowe już na ten podpis tam na środku. No a później stamtąd już nie wiem, potem to już tu przyjechali. Do Ruszowa. No. I on był chyba przewodniczącym tego z Bobidu, tak? Tak, przewodniczącym z Bobidu był. Paweł Obolewicz. I tak, ale wcześniej to chyba w Żarach Zarajankowa Żagańska, że tam był tym, na stacji tym zawiadowcą, a stamtąd później przyszedł tu do Ruszowa. I tutaj tu był zawiadowcą, no a ona tutaj do biblioteki, chyba zaraz pewno do biblioteki, że tam to najpierw ta biblioteka była tam
tam gdzie Jirka mieszka, tam obok ten, ten dom. Kto tam teraz, bo później tam lekarka mieszkała. Dentystka. Ta dentystka mieszkała. To najpierw tam biblioteka była, jak ja pamiętam, a później jakoś gmina potem, no bo gmina się przeniosła, tak. Bo na dole była gmina i gmina się przeniosła już później tutaj i tam bibliotekę właśnie przenieśli tutaj do góry, tu do niej. A potem dalej to już. Dziękuję Pani Sabinka.